Nazywam się Andrzej Nowak. Pracowałem w Politechnice Opolskiej przez wiele, wiele lat. A poza tym, żeby odejść od tego, czym się zajmowałem zawodowo, zbieram ceramiczne gwizdki wszelkiego rodzaju. Jest tego bardzo dużo, bo w sumie przez moje ręce przeszło około 6 tysięcy sztuk. W tej chwili w domu jest około 3-3,5 tysiąca. Na uczelni, gdzie jeszcze siedzi w naszym wspólnym pokoju moja siostra, zostało około 500 sztuk, a reszta się rozeszła, w tym część jest w Łochowie. Znaczy, ja się urodziłem w Nysie, czyli w odległości 50 km stąd, i moi rodzice w 1951 roku przeprowadzili się z Nysy do Opola i w tym budynku mieszkam z małymi przerwami od tamtej pory. Tutaj i szkoła podstawowa, i szkoła średnia, i studia. No w zasadzie doktorat gdzie indziej, no ale też pracując w Politechnice Opolskiej, kiedyś w Wyższej Szkole Inżynierskiej. I zrobiłem doktorat, no i nauczałem właśnie spawalnictwa przez wiele, wiele lat. Zawsze się śmieję, jeśli ktoś mnie pyta, jak to się zaczęło. Mówię, że to jest po prostu ze zwykłej zazdrości. Dlatego, że tutaj w Opolu był aktor, reżyser, zresztą urodzony we Francji, Jasiek Potiszyl, i on miał kilkanaście sztuk. A gdzieś się wyjeżdżało, to trzeba kupić jakąś pamiątkę dla Jaśka, bo to on zbiera te gwizdki, to można ich kupić i jemu. No i potem ta zazdrość, która spowodowała to, że czemu jemu, a nie mnie? I tak się zaczęło moje zbieranie. Zresztą Potiszyl to jest znany człowiek. Był przyjacielem Stachury i nawet Stachura popełnił wiersz, chyba na tytuł do Potiszyla. Także ten wiersz gdzieś w zbiorkach poezji Stachury jest. No to zawsze były to, przeważnie było to włączone jako przyjemne i pożyteczne, bo najpierw po Polsce, gdzieś jakieś takie spotkania skansenowe, czy folklorystyczne, czy targi, ale jeździłem parę razy na Litwę, do Druskiennik, do sanatorium, i tam rzeczywiście bardzo dużą ilość gwizdków można było kupić, między innymi tego kozła, o którym rozmawialiśmy. To kupiony w Wilnie, w takiej galerii pięknej. Ten koziołek już u mnie jest kilkadziesiąt lat, a kosztował na ówczesne czasy bardzo drogo, bo chyba 150 dolarów. Także to rzeczywiście była już kwota, którą mogłem był zauważyć. A oprócz tego byłem w Trokach, w Kownie, także to tych rzeczy kupiło się na Litwie sporo, jeżdżąc nawet do bardzo znanej ceramiczki litewskiej, Ruty Indrasiute, która robiła również bardzo piękne wyroby, typowe tylko dla niej, różne od wszystkich innych, które ludzie robili. Poza tym i Rosja, Moskwa, Leningrad, dużo bardzo na Ukrainie, Odessa, Stanisławów, Lwów, Kosów, Kołomyja. Zresztą ja jestem też związany rodzinnie z tymi terenami, dlatego że moja rodzina ze strony mamy pochodzi stamtąd. No a Teresa, moja właścicielka, też jeździła sporo po świecie, bo ona prowadziła bardzo duże granty i w ramach tych grantów konferencje odbywały się gdzieś Walia i Portugalia, Hiszpania, Włochy. Ona też bardzo wiele rzeczy kupiła i przywiozła. Mam przyjaciółkę, koleżankę, która szkolną Żydówkę, która wyemigrowała w latach, na początku lat 70. do Izraela. I Teresa była u niej chyba ze dwa razy, także tam Izraela też, bo przywoziła jakieś rzeczy. A poza tym w Bielsku jest pan,
który z kontenerami sprowadzał folklorystyczne wyroby z Peru. I on też na różnych targach oferował swoje zdobycze, a dla mnie ściągnął trochę rzeczy, które mam na półce tutaj schowane. Takie, no trochę powiedzmy, może za drogie dla innych, dla mnie akurat w bardzo dobrej cenie. Także to rzeczywiście, no, byłem w Finlandii, byłem w Szwecji. Po całej Europie się te rzeczy ściągało, gdzieś poza... Znaczy, byłem w Stanach Zjednoczonych też dość długo, ale tam mi się nie udało kupić. A w miejscu, mieszkałem w Nowym Jorku, to nie trafiłem akurat na takie rzeczy. Nie, najwięcej jest polskich, prawdę mówiąc. Najwięcej jest polskich, no to tak. Bo to Polska się tak dzieli, ja to się śmieję, że od Suwałk do Wrocławia czy do Opola, co jest po prawej stronie, to tam są gwizdki, co po lewej, to raczej nie ma. Patrząc na mapę oczywiście. Natomiast tam rzeczywiście wiele jest takich centrów w Polsce, ceramicznych w ogóle. To Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka. Bolimów to wyżej, okolice Ostrowca Świętokrzyskiego, Pawłów na Lubelszczyźnie, Czarna Wieś Kościelna koło Białego Stoku, koło Czarnej Białostockiej. Także dużo jest tych ośrodków ceramicznych właśnie po tej prawej stronie od linii podziału Polski na poskosie na pół. Znaczy, to jest Aleksander Filipczuk, który robił przepiękne gwizdki. On mieszkał w Rejowcu Fabrycznym, a pracownię miał w Pawłowie. To zresztą była rodzina o wielkich tradycjach garncarskich, bo Pawłów jest jednym z dużych ośrodków garncarskich. Do tej pory sporo tych garncarzy jest, ale w zasadzie no, Olek i tam jeszcze jeden z jego kolegów robili gwizdki tylko. I tych gwizdków Olka Filipczuka jest tutaj no, na pewno nie mniej niż setka. Kiedyś do nas przychodziła pani, która tutaj te gwizdki czyściła. I ta pani kiedyś przyszła ze swoimi dziećmi i z albumem takim ornitologicznym, czy katalogiem ornitologicznym. I sprawdzała wygląd ptaszków i mówi, że toczka w toczkę takie, jak te, które są, jak to nazwać, w atlasie ornitologicznym. Także bardzo dokładnie była zadziwiona ta dziewczyna. Na pewno Rajmund i Ania Kicman. Państwo Kicmanowie mieszkają niedaleko Garwolina. Prowadzą zresztą szkolenia, kursy dla dzieci i bardzo charakterystyczne są ich wyroby. Tutaj widać ich szopkę. No, to jest jedna z niewielu rzeczy, która nie gwiżdże w tych zbiorach. Natomiast bardzo wiele jest na regale charakterystycznie zdobionych, dlatego że oczka tych wszystkich postaci czy zwierząt są z czarnymi kropeczkami. I są znakomicie, bardzo bogato szkliwione te gwizdki. No, robią wielkie wrażenie. No i oczywiście pani Prucnalowa, pani Władysława Prucnal, która jest w Medynii Głogowskiej, koło Łańcuta. Robi no, też bardzo klasyczne, tradycyjne wyroby. Zresztą to również jest. Wszystko ciągnie się po rodzinnie, po tradycjach rodzinnych i też mamy jej wiele, wiele rzeczy. Ja tam jeździłem, do niej byłem parokrotnie i wykupiłem, co się dało. Ja nie jestem specjalnie, ja mówię, że ja nie jestem kolekcjonerem. Ja jestem zbieraczem. To mnie bawi, bo to jest dla mnie forma, kształt, funkcja. Dźwięk, ale nie, żebym ja jakoś się bardzo na tym wszystkim znał. To mówię, to jest dla mnie odskocznia od tego, czym się zajmowałem profesjonalnie przez całe życie. Ja wiem, że jest jakiś pan docent w Warszawie, który ma około 1000 sztuk.
Jest kobitka w Warszawie, która też ma coś nazbieranego, nie wiem ile. Jest też w internecie udostępniony, znaczy moje muzeum, tak to się nazywa. I tam są też pokazywane gwizdki ceramiczne, ale jakaś pani, nie wiem nawet czy to ona jest, to znaczy to jest Polska, Polka zdaje się z zagranicy. Ktoś tam z mojej dalekiej rodziny w Malborku ma jakiś niewielki zbiór. Prawdopodobnie jestem największym kolekcjonerem gwizdków w Polsce. Nie jestem tego pewien, no cóż mogę powiedzieć, no skąd mam wiedzieć, przecież nie mam dostępu do takich informacji, ale nigdy się nie spotkałem z informacją o tym, by był ktoś, kto miałby większy zbiór niż ja. Gdzieś tak jeździliśmy po świecie przez Biskupin, inne okolice i wpadliśmy też do Gwizdał, wiedząc o tym, że tam jest muzeum, szumnie ogłaszane muzeum gwizdka. No i pojechaliśmy tam, chcieliśmy to zobaczyć. Szkoła była nieczynna, ale myśmy tam zajrzeli, zaczęliśmy rozmawiać z panią Buczyńską, z panią Ireną i oprowadziła nas o wszystkim. Tak mówiliśmy o tym, co, gdzie, jak, że my też zbieramy, że mamy tego sporo. Już nawet wychodziliśmy, kiedy Teresa spytała, czy ona by nie chciała mieć ceramika, który takie gwizdki lepi. A wiedzieliśmy o tym, bo wcześniej mieliśmy kontakt z Romanem Kuzeliakiem, który pracował w Faustiance koło Praszki w cegielni. No, mam z tych czasów, kiedy on tam jeszcze pracował, tutaj nawet sporo przez niego zrobionych gwizdków. Tam był pan Dygudaj, był właścicielem, czy raczej najemcą tej cegielni. On tam ciężko pracował, nie mogąc się rozwijać w tym, co potrafił. I było tak, że chciałby się urwać. No i myśmy go namawiali na to i potem próbowaliśmy ich razem, znaczy Teresa powiedziała to pani tej, pani dyrektor, pani Irenie i umówiliśmy ich u nas jako na terenie neutralnym, którymi tutaj się spotkali u nas, znaczy dogadali się i Roman się po pewnym czasie przeniósł do Gwizdał i stąd jego pobyt na waszym terenie. Roman się napalił bardzo, żeby zrobić wystawę tych gwizdków. Zresztą połączoną z jego wyrobami, ale nie gwizdżącymi. Znaczy były gwizdżące również wyroby jego gwizdki, ale dostarczone przeze mnie. I taka wystawa została otwarta, czy zorganizowana w Pałacu Arche w Łochowie. I te gwizdki na zasadzie umowy, te, które były na wystawie, na zasadzie umowy, zostały odkupione ode mnie przez Urząd Miasta Łochowa. I zostały już w całości w archiwum. Ja śmieję się, że mi je ukradziono. Zresztą był tutaj wcześniej Roman, przygotowując się do tej wystawy i wybierał co ładniejsze gwizdki. Także z bólem serca oddałem to na wystawę, wiedząc, że to już do mnie niestety nie wróci. Konie bardzo ładne poszły, z opiszni i tutaj jest ten duży taki gwizdek tam na regale. Taki był siostrzany drugi, jak ten niby paw. No, pana Tchórzewskiego to wy wszyscy bardzo dobrze znacie, jako że on był chyba pomysłodawcą tego muzeum w Gwizdałach, a to kolega mego z kolei kolegi z pracy, a zarazem właściciela i twórcy Muzeum Lambrent Genowskich Grzegorza Jezierskiego. Doktor Jezierski w tej chwili już jest nieczynny zawodowo, ale jest nadal kustoszem tego muzeum, które znajduje się w kampusie Politechniki Opolskiej. A do Grzegorza właśnie dzwonił pan Tchórzewski
żeby znaleźć kontakt ze mną, bo wcześniej nie mieliśmy jakoś, znaliśmy się, ale nie mieliśmy ze sobą kontaktu telefonicznego i on gdzieś tam do mnie dzwonił. To jest gwizdek z wykopalisk peruwiańskich, kupiony przez mojego nieżyjącego brata w Belgii, w sklepie, który specjalizował się w handlu antykami, za dość grube pieniądze. To w Lewę było. No i te artefakty były tam w niewielkich ilościach. No brat mi to kupił, bo wiedział, że zbieram. To jest ceramiczka litewska, która mieszka w takiej osadzie ceramicznej w Dżukińskim Parku Narodowym. Niedaleko Druskiennik. Druskienniki to wiadomo, przedwojenny polski ośrodek wczasowo-wypoczynkowo-sanatoryjny, w którym bywał również często Piłsudski. I ona tam lepi właśnie gwizdki, a jej brat czy bracia i matka inne wyroby ceramiczne wypala i tutaj mam tego sporo. Zresztą część tych rzeczy jest również w Łochowie, w tej kolekcji, która została kupiona ode mnie. Ona nie mówi po polsku, ale jej rodzina tak. Także można się łatwo z nimi porozumieć. Boris Katz, znaczy nie znam człowieka, to zostały kupione jego gwizdki, no trudno mówić o gwizdkach, rzeźby, w Izraelu przez moją właścicielkę. One są tutaj takie dziwne ptaki na ludzkich nogach. Mnie się to bardzo podoba. Te dwa ptaszury takie dziwne. Tak, te dwa to są jego wyroby. A obok w ogóle w lewo na tej półce wszystkie wyroby pochodzą z Izraela. Ten granat w kolorze niebieskim i te inne gwizdki czy okarynki to są izraelskie. Tatiana Bogomołowa to jest dziewczyna, która robi bardzo ładne rzeczy z gliny, nie tylko gwizdki zresztą, ale myśmy się z nią spotkali parę lat temu po raz pierwszy w Lublinie na Jarmarku Jagiellońskim i jej wyroby nam się bardzo spodobały. Zaczęliśmy z nią dosyć długą rozmowę. I też, podobnie jak z niektórymi innymi ceramikami, powiedzieliśmy, bierzemy wszystko, czy prawie wszystko, no może bez przesady. I mamy tu w całym domu sporo jej gwizdków. I potem ja już przestałem się niestety ruszać, moja mobilność została mocno przez chorobę ograniczona. I ona miała przyjechać znowu do Lublina, a myśmy nie mogli do Lublina pojechać. I wtedy poprosiliśmy pana Kicmana, żeby się z nią skontaktował, bo on był na tym jarmarku, kolejnym jakimś tam jarmarku jagiellońskim i miał wybrać grupę jej wyrobów do jakiejś tam określonej kwoty i wziąć, zapłacić jej i zabrać je ze sobą do Krakowa na Cepeliadę. I tak też się właśnie stało. Przywiózł te rzeczy na Cepeliadę. I myśmy je odebrali z Krakowa w trakcie Cepeliadu, wracając mu pieniądze za to i dziękując bardzo. Także, a on był zadowolony, że poznał jeszcze jedną ciekawą ceramiczkę. Jan Ostrowski, no to jest ceramik z Warszawy. Poznaliśmy go chyba w sierpcu w Skansenie. Okazało się, że jest zaprzyjaźniony właśnie z Kicmanem. On robi różne dziwne rzeczy. Robił również gwizdki. Mamy ich trochę gwizdków. On ma, zdaje się, sporą, znaczy możliwość przeróbki gliny. Czyli mówił nam, że państwo Kicmanowie biorą glinę też od niego do swoich wyrobów, bo glina musi być odpowiednio przygotowana do tego, żeby można było z niej cokolwiek zrobić. Także to nie jest tak, że bierze glinę z wykopu i można ją już wykorzystać.
To są rzeczy, które ja bardzo lubię. Bardzo się cieszyłem zbierając. Bardzo to mi się podobało. Jest to dla mnie, jak mówiłem, odskocznia. Także może i dla innych byłoby też jakimś odejściem od tego, co wykonują normalnie na co dzień, mogąc się odprężyć, patrząc na takie ładne i funkcjonalne rzeczy.